dzieciaki, słuchajcie, ja Wam muszę coś zdradzić. Ja bardzo, bardzo lubię taką różną, fajną plastelinę, z której można robić różne fajne ekstra rzeczy. Czy Wy kojarzycie takie plasteliny? Pewnie macie takie w domu, co? Kurczę, uwielbiam je, one są przesuper fajne. No i mam cały zestaw i dzisiaj dla Was chciałabym je porównać, żebyście mogli zobaczyć, jakie plasteliny można wykorzystywać i jakie można ze sobą łączyć, co można z nich robić. Także uwaga, przechodzimy do akcji! Zaczynamy od sprytnej plasteliny. Słuchajcie, tej to ja mam najwięcej, ponieważ ją kolekcjonuję od bardzo, bardzo dawna. Bardzo ją lubię. Jak jestem w różnych tych sklepach z dziecięcymi produktami, to ją wybieram od razu i jestem ciekawa, co jest zawsze w środku. Tej sprytnej mam już naprawdę dużo. Słuchajcie, mam magnetyczną, mam świecącą, mam różne, kolorowe, z jakimiś różnymi elementami dodatkowymi. No i właśnie je lubię najbardziej, dlatego tak dużo ich zbieram. Ale dzisiaj zrobimy sobie takie ogromne, prawdziwe testy po to, żeby zobaczyć, czy inne firmy może mają też fajne plasteliny, które można sobie fajnie modelować w rączkach i robić wszystkie fajne rzeczy z nich. No ale słuchajcie, żeby to zrobić, to muszę Wam pokazać najpierw, jakie mam jeszcze plasteliny. Proszę, oto kolejny nasz wspaniały bohater, czyli plastelina Ultra. Słuchajcie, ona zmienia kolory. Za chwileczkę zobaczymy, jak to się dzieje. Pozycja numer 3 to Magic Dog. Zobaczcie, mamy tak, Galaxy Glitter, to jest właśnie ta, no i Pink Metallic, zobaczymy, która wygląda bardziej ciekawie. A te malutkie pudełeczka to nic innego jak zaczarowana plastelina. Słuchajcie, one są też fajne, ja już je bardzo dobrze znam. Tutaj mamy magnetyczną na przykład, a tutaj mamy magmę. Mamy bardzo duży wybór, zobaczymy, którą z nich otworzymy. No i to, co też lubicie na pewno, czyli sprytna plastelina. Otworki, zobaczcie, z tyłu wygląda to w ten sposób, no a z przodu mamy ten efekt, który jest najciekawszy, czyli topiące się oczy. Metallic Dog! Pokazałam Wam już te różowe, prawda? To są takie bardziej dla dziewczynek. No a tutaj jeszcze mamy Metallic Blue. Zobaczymy, ta może być ciekawa. Poznaliście całą już moją kolekcję? No to teraz czas rozpocząć testy! Ze sprytnej plasteliny to chciałabym Wam pokazać płonący rubin, bardzo ją lubię, ponieważ jest takim jakby fajnym odcieniem metalicznym. Magnetyczna zielona, no to wiecie, o co chodzi, prawda? Magnetyczna, czyli ma w sobie magnes. No i niebieski fantom, po tej to będziemy mogli za chwileczkę malować. Zaczynam od płonącego rubinu, mam nadzieję, że mi się nie spali w rękach. Wow, zobaczcie, ale on jest ekstra. Za chwileczkę ją rozciągnę, zobaczymy, co to się będzie z nią działo. Widzicie, jak się pięknie mieni, czy widzicie te odcienie? Spójrzcie tylko, ona naprawdę nabiera takiego blasku i połysku. Wygląda prawdziwie imponująco. W opakowaniu piszą, że podobno potrafi odbijać się jak piłeczka. Sprawdzimy. Słuchajcie, to najpierw muszę ją dokładnie zakręcić. O, muszę ją kręcić w taką prawdziwą kulkę. No chyba już teraz to się będzie mogła odbić, co? No to sprawdzamy. Wow, rzeczywiście. Piszą również, że potrafi drzeć się jak papier. No to najpierw zrobię z niej taką kartkę papieru. Okej, powiedzmy, że to już. No i teraz zobaczymy, czy ona potrafi rzeczywiście się drzeć. Wow, rzeczywiście, zobaczcie. Ona normalnie potrafi się drzeć. Troszkę jak taki papier. Czas na kolejną sprytną plastelinę. Uwaga, magnetyczna zielona. Otwieram, zobaczymy, czy jest naprawdę magnetyczna. Też ją bardzo lubię, ją bardzo dobrze znam, bo jak już mówiłam, sprytna plastelina to jest mój konik. Uwielbiam się tym bawić. O, ona się tak fajnie rozciąga, jest taka mięciusia. Czasami strzela, słyszę. No i w środku przede wszystkim ma ten magnesik, który właśnie sprawia, że ona jest magnetyczna. No to chowam ten magnes, żeby nie było go widać.
i za chwileczkę sprawdzimy, czy potrafi się przyczepiać. Zaraz sprawdzę właśnie na podstawie tej pokryweczki, bo ona jest z metalu, a właśnie magnes to przyczepia się do metalu. No to sprawdzam, czy działa ta magnetyczna, czy nie działa. Wow, działa! Ciekawe, czy mogę też odwrócić do góry nogami? Też mogę, działa! Zobaczcie, bardzo silny magnes, także wiemy, że magnetyczna plastelina jest niezawodna. Jak obiecałam, jeszcze niebieski fantom przed nami, więc otwieram niebieski fantom. Ta-dam! Spójrzcie, tutaj nie jest tylko plastelina, ale również taki specjalny taki zestawik tutaj, żebyśmy mogli malować różne światełka. To jest takie specjalne urządzenie. Wyciągam ją z tego pudełeczka. Rozciągnę troszeczkę. O, zobaczcie, też się tak rwie. No, musimy ją troszeczkę pougniatać, żeby się zrobiła mięciutka i troszeczkę rozgrzana. No i dopiero teraz będziemy mogli potraktować ją jak taką kartkę papieru, czyli coś na niej namalujemy. A co byście chcieli, żebym namalowała? Może jakiegoś kwiatka, co? Spróbuję, zobaczymy, czy wyjdzie kwiatuszek. Uwaga, no i mam ten specjalny sprzęcik. Jedyne, co muszę zrobić, to go włączyć. O, widzicie, że się świeci? Świeci się, jak go tutaj przytrzymam. No i zobaczymy, czy rysuje. Rysuje normalnie. No kwiatek jak nic. Każdy by rozpoznał, prawda? Umiem rysować? Jasne, że umiem rysować. Malować i malować, a to cały czas znika. Spójrzcie, to jest ekstra, bo możecie ciągle używać jej na nowo. Uważam, że ona jest naprawdę świetna, ponieważ stale można po niej rysować. Zobaczcie, za chwileczkę będzie cała czysta. Już prawie nie widać kwiatka, a teraz to już w ogóle. Skończyliśmy już tamten etap, czas otworzyć kolejny. No i tym razem zaczarowana plastelina wchodzi na salony. Uwaga! Wybraliśmy tą magma. Zobaczymy, jaka jest. Otwieram! Juhu! Ale ma kolor! Wow! Taka jaskrawa, spójrzcie! Wygląda naprawdę fajnie. No i też ją można rozciągać. O! Ja już czuję, że konsystencja to jest totalnie inna. Przypomina, słuchaj, bardziej taką normalną plastelinę, z której lepimy czasami coś w domu. Normalnie można pewnie z niej lepić. Też jest bardzo fajna. Ultra plastelina! Czas przyszedł właśnie na nią. Wybrałam tą, która zmienia kolory. Zobaczymy, czy to działa. Otwieram. Wyciągnę ją teraz ze środeczka. O, to nie takie łatwe, bo ona się tak tutaj troszeczkę chyba zastała. No, ale już ją mam. No i zobaczymy. Widzimy, teraz jest taka brązowo-pomarańczowa, prawda? Zobaczymy, czy zmieni kolory, jak będę ją na przykład rozciągała, dotykała, pocierała. Jak będzie zmieniała się temperatura, to czy i również kolory się zmienią. Ja już tak troszeczkę widzę, że na przykład tutaj zrobiła się troszeczkę bardziej żółta, widzicie? O, może zmieni jeszcze bardziej, zobaczymy. No okej, widzę, że rzeczywiście działa to w taki sposób, że wystarczy, że po prostu się ją troszeczkę ponaciera i porozgrzewa. Ona po prostu działa na ciepło. No i zobaczcie, zrobiła się bardziej żółta, już nie jest taka pomarańczowa, prawda? Czyli też ta plastelina działa. Sprytna plastelina, ciąg dalszy, tylko tym razem wersja potworki. Uwaga, otwieram! Na pewno ją kojarzycie, ona jest też super fajna, ponieważ po pierwsze ma oczy, tak? A jak plastelina ma oczy, to już naprawdę musi być ekstra. No i można z niej robić różne fajne postacie, takie potworki. Jak się nie boicie potworków, to możecie taką plastelinę właśnie mieć w domu. Oczy na razie odłożymy, no i zajmiemy się plasteliną. Sprawdźmy, jaką ona ma konsystencję. Bardzo, bardzo ciekawą. Wow, ja czuję, że tutaj, poza tym, że pęka czasami, to ma również takie malutkie drobinki. To jest bardzo miłe dla rączek. Fajnie się ją ugniata. Zrobimy sobie jakiegoś potworka. Potworek prawie gotowy. Teraz wystarczy tylko umieścić w nim takie dwie gały. No i zobaczcie, patrzy na Was. Wow, boicie się? Magic Dog! Magic Blue! Właśnie tą dzisiaj otwieramy. Na pewno chłopacy na to właśnie czekali. Uwaga, jest Magic! To jest prawdziwa magia. Zobaczymy, jak ona wygląda po rozciągnięciu. Ja już czuję, że się tak fajnie przelewa przez moje paluszki. Zobaczcie,
tak super ekstra się układa, czyli jest bardzo, bardzo elastyczna i mięciutka. Podoba mi się to. Wow, naprawdę jestem zadowolona. O, chyba będę częściej się nią bawić. Jest prawdziwie magiczna, wow! I zobaczcie, ona po prostu ma takie super ekstra świecące metaliczne połyski. To jest chyba tą jej taką prawdziwą magią, co? Wszystkie widzieliście są świetne, mają różne funkcje, można z nich robić różne fajne rzeczy, nawet potwory można robić, takiego też dzisiaj jednego sobie zmajstrowałam. No a teraz słuchajcie, chciałabym się podzielić moimi odczuciami. Czy Was to interesuje? Która podoba mi się najbardziej? No więc, najbardziej to skradła moje serce właśnie ta metaliczna. A wiecie dlaczego? Bo ja bardzo lubię, jak coś jest takie mięciutkie i się tak super ekstra rozciąga. A właśnie ta do takich należy. No dobra, jestem już taka po prostu porozciągana i powygniatana, więc chyba muszę teraz troszeczkę się rozruszać i potańczyć. Także z Wami już się, kochani, żegnam. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i bardzo spełniona po tych wszystkich ugniataniach. Trzymajcie się cieplutko, zasubskrybujcie mój kanał, bądźcie ze mną na bieżąco. Ja Was całuję cieplutko, buziaczki. Trzymajcie się, pa, pa!